Krakiem. Mam nowiutkie podręczniki, franki, kletki i mazaki, dwa zeszyty, blok, cukaczkę, piórnik, plecak i tojaki. Dzisiaj już wiemy, nie wiem czy wy wiecie, że jest taki kraj na świecie, zaczyna się na Koskę Demorze. Ktoś wie? Wszyscy w nim mieszkamy, swoje rodzinne domy tutaj mamy. W swojej nazwie ma dwie sylaby, kto jeszcze nie wie, ten jest słaby. W każdej sylabie są głoska i zwięto polska. Stolicą Polski jest Warszawa, kiedyś regenci był właśnie sta. Przyszłym przepływa Wisła, piękna rzeka, wszystkie dzieci Warszawie czeka. Mamy też piękne, wysokie góry, które się nie prawie do samej góry. Te góry się nazywają, myślę, że wszyscy te nazwy znają. Z nich to rzeka nasza wypływa i przegłodne miasta całe przekrywa. W końcu do wielkiej wody wpływa, co Morzem Bałtyckim się nazywa. Wszystko dookoła, i dom, i szkoła, fabryczne dymy, żelazna kole. Kwiaty przy oknie, plon koło bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy. Wszystko to Polska, ojczyzna nasza! Dba o czystość i porządek, w klasie sprząta każdy kątek.
A tym jeszcze się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace. Tak, nie może być inaczej. To ktoś, kto przykładem świeci, wzorem jest dla wszystkich dzieci. Pracowity, kulturalny, jednym słowem nie.